up to my little friend! Oh, Eivor, you gave the Vikings something to fight for. No i siema, siema. Słuchajcie, sprawa wygląda tak, że nagrywałem poprzedni odcinek i po 50 minutach nagrywania, chcąc wyłączyć nagrywanie, okazało się, że wcale nagrywania nie włączyłem. Tak więc, wszystko co zrobiliśmy na poprzednim, teoretycznym, nieistniejącym odcinku, już wam tłumaczę. A konkretnie wyglądało to tak, że tutaj odbiliśmy to miasto, ten Grande Bridge, tak, to odbiliśmy. Tutaj okazało się, że babka o imieniu Sona, czyli ta, której pomagaliśmy w jeszcze poprzednim odcinku, ona ma tych trzech pomagierów swoich, tych trzech tam najbliższych doradców. No i po tym, jak to odbiliśmy to miasto, wszystko fajnie, pięknie, okazało się, że do miasta jest tutaj, do tego głównego budynku, czyli tutaj obok którego stoimy, dokładnie, dobra, ruszymy się, tutaj do tego budynku jest tunel. Prowadzi tunel, oczywiście pod ziemią. O, tu stoi ta nasza koleżanka. Tu jest tunel. On wcześniej był zamknięty i teoretycznie tym tunelem dostali się do środka ci właśnie, co... ci Saksonie, czy jak ich tam nazwać? Sasi, coś takiego. Dlatego tutaj w obozie jedna z tych trzech osób, z tych trzech doradców jest zdrajcą. Co nam oczywiście ona powiedziała i prosi nas o pomoc, żebyśmy po prostu po cichaczu poznali każdego z osobna z tych trzech osób. No i pomogli jej zdecydować, pomogli jej wyśledzić zdrajcę, znaleźć zdrajcę i po prostu, że tak powiem, się go pozbyć. Natomiast, tak jak powiedziała nam, zapewniła nas, że nie planuje żadnej publicznej tam, nie wiem, chłosty, wieszania i tak dalej, tylko po prostu gościa sama chce własnoręcznie ukatrupić, w czym mamy jej pomóc oczywiście, żeby właściwą osobę ukatrupiła po prostu. To jest to jedna rzecz. No i teraz zadanie mamy takie, żebyśmy właśnie te trzy osoby, czyli oni są tu, tu i tu, więc w zasadzie znaczmy sobie już drogę. Pójdziemy tam, w każdym razie pogadamy z nimi po kolei, no i lecimy dalej z questem. Oprócz tego jeszcze, czego nie ma na filmiku, ja już będę jechał może, ale dalej wam opowiem, co się działo. Poprzednio zrobiliśmy też pyskówkę jedną, tutaj właśnie w tym, w tej wiosce, że tak powiem. Jedna pyskówka, taka w sumie nic ciekawego, dostaliśmy po prostu 1/3 tak naprawdę umiejętności, to tyle. I jeszcze zrobiliśmy jedno zadanie, gdzie mieliśmy na polu, gdzie było pełno szczurów, po prostu pomogliśmy gościowi pozbyć się tych szczurów, a konkretnie w taki sposób, że powiedzmy jego sąsiadka, babka, która mieszkała tam dosłownie parę metrów obok, miała mnóstwo kotów. No i tak w skrócie powiedzieliśmy jej, że jest po prostu bardzo ładna, chociaż była z jakąś taką opętaną babką na punkcie swoich kotów. Dała nam klucz do mieszkania, oczywiście, no tak jak macie rację, po to, żeby oglądać jej kota po prostu. No i weszliśmy do mieszkania, dzięki czemu koty wyszły z mieszkania i zaczęły polować na te szczury, myszy i tam co tam jeszcze nie biegało. I dzięki czemu zadanie zaliczyliśmy po prostu, więc nic specjalnego tak naprawdę. Dobra, ale tutaj... O! Dostaliśmy w łeb. Co mi robi ty? Co tu się dzieje? Takie jesteście cwaniaki? Tego jeszcze nie było. No właśnie. Ja wam dam. Gdzie ty jesteś? Jeszcze jeden. Właśnie. No. Nie ma takiego bicia. Ale kurczę, za szybko się zagadałem, za szybko się coś działo i nawet nie widziałem, nie skumałem, co tam trzeba było wcisnąć. Okej. Jak mnie tak złapał, wiecie, od tyłu, co tam można było zrobić? Czy da się z tego wydostać jakoś, nie wiem? Oswobodzić? No ale pewnie nie raz nas jeszcze tak złapią, więc zobaczymy. Dobra, co my tu mamy?
What if Soma is just cursed with bad luck? Soma has only ever pleased the gods. Deserting her now, breaking your oath, that is what will bring us ill luck. Dobra, więc teraz szukamy zdrajcy, więc musimy być po prostu takim, wiecie, średniowiecznym detektywem. Mam nadzieję, że teraz się nagrywa, żeby nie było. Dobra. Co tam słychać, ziomuś? Eivor, I am honored you have joined us. What's your plan here? All the Shire support Soma's ruling the city. These hamlets do not. They're feeding and outfitting Wickman's army. So we will burn their homes, quick and devastating, like the thunderclaps of Thor. No dobra, plan mają, powiedzmy, no, tak jakby dla niej, więc pierwsza rzecz tak jakby, no, idzie w tą stronę, że to jednak nie jest ona, ale idziemy dalej. How did you come to be in Soma's clan? A vision from Evolver set me on this path. Pricked my mind like a splinter, then faded. But I wanted more. For months, years, I ate only henbane, mushrooms, sacred plants, hoping to see something new. But my body dwindled. I lived addled, maddened, a wanderer, taken in by Saxons and spat out. Again and again, until Soma found me, naked and alone in the fens. She clothed and cared for me, humbled as I was. I owe her my life. Okej, pytanie, czy to prawda, no ale zobaczymy dalej. Visions can be strange and powerful. What did you see? I was climbing a mountain. A lion and a snake upon my back, weighing me down. I struggled, and Soma appeared, and she eased my burden. When we reached the peak, there was hardly enough room to stand. On a point like the tip of a blade, we teetered there, gripping one another, tightly. I know it can seem distant, obsessed, but the gods are with us always. I see it as my duty to shelter Soma from their ire. Okay. What do you think of the others? Leif and Birna? Leif. He's a talented sailor, if a little enthusiastic. And Birna, well, Birna thinks of life as a grand joke. She was a smuggler when Soma pulled her from the muck, making a living on lies. Birna is part of my clan, and I will fight beside her, irreverent as she is. But she has no care for her destiny. Dobra, czyli według niego najbardziej podejrzana będzie Birna. Dobra, splanujmy co trzeba. Now let's rid these hamlets of Wickman's rats. Light your torches and set your arrow tips ablaze, Eivor. Red enemy of the branch will make quick work of this place. Wracimy. Leave no house unburnt. This is what they get for helping Rand Grand Bridge from Soma. For licking Elderman Wickman's boots. Jesus, guide my blows. Zostaw tą tarczę. Not much longer, corpse. Mamy to. Teraz tak, jeszcze jeden. Wiecie co, spróbujemy podpalić strzałę, jak ona leży, jak pochodnia leży na ziemi. Aha, nie da się tego sparować wtedy. Myślałem, że tak jak w poprzednim Assassinie, nawet jak coś robimy, w sensie walczymy z kimś, no co jest? Nawet jak z kimś walczymy, tak konkretnie jakiś tam finisher wykonujemy czy coś, to po wciśnięciu przycisku dało się, boże, ja tu gadam, dało się mimo wszystko blokować jakieś inne ciosy i tak dalej, tutaj tego nie ma, jesteśmy zablokowani przez animację po prostu, nie? No nie to wciskam jeszcze, boże, obudź się, dobra, podnieś z niego co trzeba, o, tą tarczę.
co my tu mamy? Jedzenie, dawaj jedzenie. To co, gdzieś na dole coś jest. Dobra, przetestujmy. Oni tam niech się biją. Myślę, że sobie poradzą, a my przetestujemy coś. Weźmy teraz łuk. O właśnie, widzicie? I w ten sposób można... Ta celność to po prostu pozostawia wiele do życzenia. No, podpalimy strzałę czy siebie. Jest strzała, dobra. Płonie, płonie, dobra. Mamy to. Dobra, lecimy dalej. Jedzonko zbieramy. To nam tutaj spadł na dół. Idziemy pomóc chłopakowi. No, wstawaj. Co my tu jeszcze mamy? Wyłaś stamtąd, gości, co ty? Zbierajmy żarcie na zapas. O, nie, 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 nie. Ciebie to jeżemek nie lubię. Właśnie dlatego. Szybko. No co za gość? Zostaw to. Nie no, ja nigdy chyba w tą nogę nie trafię, nie? Jeszcze myszka się coś tutaj... Dobra, jest. Trzeba poćwiczyć to strzelanie chyba. Bo... Co to, możemy sobie usiąść, tak? Dobra, co my tutaj? Tam też jest. Tu się leją, tam się pali, dobra. A few moments later. Dobra, podpalmy strzałę. Dobra. I chyba wszystkie się już będą palić. Więc możemy wejść po gościa. Siemanko. Smell of burning roof thatch and a heady turf fire. Wtapiać się nie. Dobra, gdzie jest ten ziomek? Tu jest, siemano. Now that was something. Wakeman is sure to take notice. Stamped and roared like a fiery Surtur himself, marching through the flames of Muspelheim. I'll see you back home, Drenga. No i dobra. Tu jeszcze nie byliśmy w tym domu. No ty co byś chciał? Raiders! The Northmen come! Nie no, to parowanie trzeba naprawdę poćwiczyć. W sensie timing tego parowania. Przeszukaj go, zdejmij to. I tak już wszyscy wiedzą. Dobra, składniki, tam jest znowu jakaś ekipa. Jedzonko. Nie no, dobra, nie chcę mi się tego rozwalać. Tam parę groszy srebra po prostu pewnie będzie w tych skrzynkach. Nie tu, tylko tu. I tu ktoś jeszcze był. No siemanko. No właśnie o to chodzi. A, tego się nie da, dobra. Tak, tak. Oła. Dobra.
To się na trailer nadaje. Ja tak chyba zrobimy. Taki wiecie, spoiler, nie? Szybki rano. Znaczy rano. Co ja gadam w ogóle? No to co? Dobra, coś tu jeszcze jest, tylko to czy to blisko jest, czy nie? Wtapianie się... Nie, gdzie to jest? Tu i tu. A w gościu jakimś? To ten pikinier był chyba. Co my tu mamy? A co to za bogactwo było? A, sztabka, dobra, przyda się. Właśnie, myślę, że upolujemy, zrobimy sobie teraz kolejny odcinek chyba, zrobimy taki, że poszukamy tych właśnie bogactw, żeby trochę sprzęt ulepszyć, bo myślę, żeby się przydało. Dobra, i gdzieś tutaj coś jest jeszcze, nie to tam jest. No to dość daleko. To żeby nie bić z buta. Weźmy kunia. Chyba przestawię sobie ten shift, bo mam ciągle problemy, nie wiem czy on biegnie szybko czy wolno, bo teraz mam to ustawione tak, że jak przełączam sobie bieganie albo chodzenie, czyli wciskam shift raz i on albo biegnie albo idzie, a nie jest zrobione tak jak z reguły używałem, że po prostu muszę przytrzymać shift, żeby on biegł szybciej i tak mi się wydaje byłoby lepiej w tym przypadku. Gdzie jadę? Czy ja to zaznaczyłem? Nie, no pewnie, że nie, no dobra. Ajajaj. Dobra, zróbmy, żeby tutaj nie tracić czasu na bieganie bez sensu. Zróbmy to w ten sposób. O, proszę bardzo. Ty, ziomek. Myślę, że go trafiłem. Dobra, idziemy. Spróbujemy się z nim. Jak już jest, najwyżej przez łeb dostaniemy dwa razy. Jaki gość! Wstawaj, wstawaj! Jaki typ! Nie no, to chyba... Możemy sobie co najwyżej z łuku postrzelać. Aha, to musimy go najpierw ten... Najpierw cały ten jego pasek u góry. Dobra, to gadu, gadu, dobra, nie ma sensu. Jednym razem. No cóż, druga śmierć. W sumie no mielibyśmy z nim szansę. Korci jeszcze raz spróbować. No ale... Mamy co innego do roboty. Na razie. Jeszcze za chudzi w uszach jesteśmy. Więc tak, konia... mapę i jedziemy tutaj, czyli w sumie za nim. A tu co się dzieje? Co ty masz do tego pana? Mam nadzieję, że nie jesteś jakimś psychopatą. Tak, a się okaże, że gościa nam później wioskę spali, nie? Co to za ekipa? Longer the nails grow, even when the corpse is cold. I've seen it myself. That's not true. You think what? There's a bit of life left in someone long dead. No, it's the fumes in the body. Odors grow after a killing, so they have to escape by any means they can. Miałem wrażenie, że słyszałem kobiecy głos od którychś z tych trzech osób, a to są sami faceci.
Także ciekawe, ciekawe. Eivor, my muscle banded friend. There's a nest of Wigman's men just here. We're going to pick it clean. Every last one. The fewer lies in the bush, the less itchy the pussycat. That's how I see it. How did you come to join Zoma's army? I'd been in England for ages before Guthrum, Ivar, Ubba, smuggling under the eyes of Saxons and Danes alike. I lied, stole, had my nose broken. Life wasn't easy, but it taught me how to bear the pain. I just laughed it away. When Soma took me in, she saw more than a smuggler in me. I was useful to something greater than myself. Useful to her vision. In a world where few saw you as worthy of trust, she's one who did. Right. And I love that about her. I love everything about her. Czyżby kochała też to, że jest taka naiwna? You seem to bring life and spirit to this clan. Does Soma feel the same? If I knew what was going on in another person's head, I'd find life dreadful and dull. But Soma seems to enjoy my company. In what way? Her own way. Just not in the way I'd like. Painful truths are easy to bear when you can laugh, you see. Delight in the face of suffering is an act of rebellion. Okay. What do you think of Soma's other warriors? Galen and Leif. Oh, Leif's got that raw animal pull. Every time I see him, I want him to climb me like a tree and nest in my armpits. He brays about being honorable, but I've never met a man of honor who starts a fire just to be praised for putting it out. And Galen, he broods like it's an art form. He's got this self-importance that is just so charming. We could talk all day, but these Saxons may fly from their nest. You and I should take a closer look. My men will hang back and come running if things go sideways. Fighting beside you should bring a thrill. Happy I can see it up close. Don't get too close. I might black your eye and bruise your head. You'd lose your elbow before the bruises showed. Sprawdźmy, co my tu mamy. Dobra. No dobra. To lecimy. Zobacz na dół. I lecimy dalej. Dobra, wejdziemy sobie tędy. I should not be seen in this area. Tak, tak, no, na pewno. Powinieneś być tutaj dostrzeżony. No, już spalone. Ale nie szkodzi. Kolejny do golenia. Musimy się pozbyć straży, a ja chyba wyrżnę całą tutaj ekipę. Gdzie są nasi? Trochę chyba nie od tej strony weszliśmy, ale... Boże, co za celność. Od
te jego umiejętności. Dobra. To mamy strzały, mamy. Jedzenie mamy. Musimy wziąć jedno. Jezu, nie to wciskam. Siemano. Do domu z powrotem. No co za zes. Dobra, gdzie jest nasza ekipa? Stawaj, go. No, trochę byśmy do tyłu się za to wzięli, no ale trudno. To nam się pali. Aha, czyli... Dobra. Można i tak. To mamy, tu jest jeden gość. Dobra, jedzenie mamy, strzały też mamy, dobra. Tam ktoś leży z naszych. Dobra, czy ja mogę to jakoś anulować? Nie. Albo nie wiem jak, dobra. Wstawaj, ziomek. Następnie. Da się skoczyć na głowę? Da się. Dobra, czy my go sięgniemy? Tą jedynką? Nie, nie sięgniemy, dobra. Będziemy zbierać. Dawaj, dawaj. Przydałyby się dwie te słupki umiejętności, żebyśmy mogli tak trochę... trochę bardziej elastycznie funkcjonować. Dobra. Stąd przyszliśmy. Czyli chyba nic nam to nie dało, że weszliśmy od tyłu. Więc i tak musimy chyba przejść po prostu wszystko przodem. W sensie tak jak to, że tak powiem, quest przewidział. Więc pewnie się zrespili od nowa. Chociaż nie, ktoś tu leży. Ale ktoś tu jeszcze jest, tam ktoś jest. Co my tu mamy? Siema, ziom. That's all of them. Zbroja myśliwego. You fought very well, Vienna. Is that how you flirt, Eivor? Is that how I what? Easy now, Drengir. I'll see you back in Grand Bridge. No dobra. W sumie do niej to tak nie do końca wiem. Czy ona jest tym zdrajcą, czy nie jest, tak w sumie... 50 na 50, jak na razie. Jeszcze zobaczymy, co ten trzeci nam powie. Coś mamy ciekawego oprócz skrzynek? Nie. Tu coś jest. Dobra. Go, my eyes. Tu i tu chyba wszystko, nie?
Czyli to jest w tym domu. Dobra. Cios w biegu. Cóż to będzie cios w biegu? O, to może być fajne. Chwyconego przeciwnika można ściągnąć lub zepchnąć z krawędzi, a także cisnąć mu ściany. Spróbujmy. Dałbym to pod trójkę. Jakoś ten harpun tak specjalnie do mnie nie przemawia. Umiejętności mamy chyba 4, tak. Więc sprawdźmy tutaj, co nam się odblokuje. Cóż to za zdolność? Aha, no tak średnio, szczerze powiem, przynajmniej dla mnie, no. Perfekcyjny atak. Gdy twoja postać bierze zamach, zadać więcej obrażeń przy kolejnym trafieniu. Spróbujemy to. I tu przejdziemy. Odporność na silne ataki też nam się przyda, no bo te silne ataki to co chwilę dostajemy po łbie. Odporność na lekkie, odporność na ataki wręcz, no to trochę odporności nam się przyda. Jeszcze 2 w takim razie i otworzymy kolejny. Kolejne drzewko. Co my tu mamy? List od Wigmunda. Tanie Randwalcie. Bardziej gotowy do słuchania tego, co słuszne należy. Zwycięstwo będzie nasze. Wigmund i to jest Randwald, do Randwalda. Podejrzewam, że może być coś takiego, że znajdziemy gdzieś, dlatego trzeba sprawdzać dokładnie, myślę. Znajdziemy gdzieś może po prostu dowód na to, że któryś z tej trójki jest zdrajcą, ale to mówię, no to trzeba dokładnie, myślę, sprawdzać. Nie to. Mapę włączmy. No i ten nam został. To możemy wyłączyć. No i lecimy od razu do niego. Będziemy mieli już jakiś wtedy zarys całej sytuacji. Czy stąd się możemy złapać, czy nie? Możemy, no i fajnie. Czyli został nam ten leaf, czyli floki budowniczy łodzi. Dobra, szybciej. Zobaczymy, co on nam powie. Na razie nie mam jakiegoś specjalnego typu. Pierwsze, co wydawało mi się, że to będzie ta Birna, ale... zobaczymy. Nie do końca jestem pewien teraz. A nie ma co, wiecie, pochopnie podejmować decyzji, bo oczywiście każdy z nich może kłamać, nie? Czy żebyśmy tutaj mieli odbijać, czy tam podbijać ten zamek? Proszę, jakiś sportowy koń. You never mentioned. Eivor, a fine day for being out, no? Soma said I would find you here, Leif. What's your plan? We're ridding the world of a priest who spouts praise for the Elderman and funnels tithes into Wickman's coffers. So the plan is this. We sneak in, gut the priest, and return to Soma. That will get Wickman steaming. How did you come to join Soma's army? We came to England together, sailing under Guthrum. The Great Summer Army, the Saxons called us. When Guthrum left for Wessex, Soma stepped forward to lead. Something I would have liked to do myself. And what would you do if you were the Jarl of Cranbridge? I would run the city my own way. I would not give Birna and Galen's opinions equal weight. Do you not trust them? I wouldn't say that. It's more. Birna's boots are stuck in the mud, and Galen's are in the sky.
If death were bearing down upon us, I worry neither would have what it takes to carry us through. Okay. You were there when Guthrum made Soma the steward of Grandbridge. How did that feel? Good fortune for her. When Soma took hold, the silver started flowing and the people started dancing. She knows trade. I do wish I'd been bold enough to put myself forward, to take on the burden and honor of running a city. But that's beside the point. Soma is my Jarl's corner, and I'm her sworn man. No act of any god will change that. As a master shipbuilder, what does your work require? Patience and love. I know each of our vessels as a parent knows their child. But building ships needs silver too. The hard wood, the tough fabrics, the expensive paints. The yellow I use, for instance, that must be imported. A high price for a happy color. I'm certain that's why someone stole my paint some weeks ago. Blasted thief. Okay. Good conversation, Leif. Now let's take down Wickman's man. Too right, too right. Wickman's wealth awaits his reward. My warriors will distract the Saxon forces at the gate. You and I will find the priest. Okej, czyli tu się skradamy. Dobra, no teraz tak, no byłoby zbyt oczywiste, gdyby to on z tą farbą, mi się wydaje, nie? Poleciał, pomalował i tyle. Co najwyżej ktoś, kto chciałby go wrobić. Czyli ktoś, kto nie do końca dobrze o nim mówi. Tak mi się wydaje, no ale zobaczymy. Dobra. A jak po cichaczu, to po cichaczu. A co, oni się już biją, to co, a gdzie ty Cloak? Chłopie. Chodź do góry, siemano. Mara, chodź do góry. A, no nie po dachu, na pewno nie po płonącym dachu. Straightforward approach, but for you, I'll try something new. Też bym wolał. Powyżynać, no ale dobra. Tam jest klucz, tam też jest klucz. Spróbujmy trochę inaczej w takim razie. Wejdźmy na drzewo. No dawaj, dawaj. No chłopie. Dawaj. No co za... Jak tam wliść? Coś to drzewo nam tutaj nie bardzo chce współpracować. Spróbujmy właśnie tak. O właśnie, i teraz do góry? Dobra. Dobra, krzaczory. Kto ma klucz? Jeden z nich. The trees they must have hewn, the devices they must have used to lift stone. Solid work. Are you in the midst of a conversion, Leif? Shall I steal a small cross for you as well? No, never. Can't a craftsman drool over? Dobra, schowajmy go, żeby nie było, że ktoś go zaraz znajdzie. Już nas ktoś zauważył? I w jaki to niby sposób? Dobra. Skoro tak.
Boże. Tutaj to się musiałem skupić aż za bardzo. Coś mi z tymi włócznikami idzie jakoś, nie wiem. Myślę, że następnie, dobra. Dobra, dawać ten klucz, bo tu leci klucz. Chodź tu. Tak, tak, tak. Na pewno. Dawaj ten klucz szybko. Cóż to takiego jest? No tak. Może kiedyś przetestujemy. I co my tu mamy? Dzieło się mogłem przysłużyć. Powiadacie. Czy ja tu coś mogę jeszcze gwiznąć? Mogę to, mogę to, mogę to. Ucieknij z Waldem. No może i byśmy uciekli, ale... Czy my tu coś jeszcze mamy ciekawego? Mamy coś. Potrzebuję twoich oczu, mój przyjaciel. Z niego klucz, tam pewnie coś, w sensie jakiś... z tego gościa, no ale nie, no nie będziemy chyba. Nie wiem, czy mamy uciekać, czy wybić wszystkich w takim układzie już. Dobra. Wybijemy całą ekipę, mam nadzieję, że nikt nie będzie na mnie krzyczał. Z tego powodu. Cześć. Da się to otworzyć? Czy się nie da? Chyba nie, no dobra, to idziemy górą. No złaś. Co za gość. Wypad na dół. Mieszanie się w tłum. Nie, nie, nie. Jaki bel. Co to było? Ja ci dam zaraz. Ah!
Boż. Co ty się przewróciłeś już? Co ty? Czy ty się chowasz? Ja ci dam zaraz ring the bell. Zostaw to. No. Nie ma. Ja to widzę przez tą chwilę, jak coś się dzieje, właśnie jakaś, nie to, że animacja, ale coś robimy takiego, czy tam w walce, czy coś, to jest na chwilę taka blokada, że co nie wciśniemy, to się nic nie dzieje, takiego nie reagowało przez te pół sekundy, czy sekundę. Siemano. Serio. Wstawaj. Kwestia wprawy, myślę, jeszcze chwilę i te walki będą takie bardziej jakieś... Co to tyle ludzi tu leży? Nie no, to jest za dużo rzeczy, żeby stąd wychodzić. A, to z tego gościa, co tu zabiliśmy, będzie coś wypadło. Było chyba coś powiedzieć. No co, gdzie to jest? Co to za ściema z tym skarbem? Czyżby jakiś błąd tam się tu wkradł? Tu nic nie ma, to też nie ma nic. Dobra, następny tu. Tu coś jeszcze było. I tam. Znaczy, oni się już respią w sumie tak od razu. Siemanko. Tak. Właśnie to próbuję zrobić. Co z ciebie wypadnie? Sztabka, elegancko. Skrzyneczka. Dobra. Czy to wszystko oprócz tego? Nie, jeszcze tu. Weźmy. Niepotrzebne już raczej, ale weźmiemy sobie w razie co. Mieliśmy dwa klucze, więc pytanie, czy obydwa są do tego, czy jednak nie. Ruszamy się dalej. Dobra, nie możemy stąd spadać chyba. Co nam przyniosłeś? Strzały, dobra. No dobra. Z tych informacji, które zebraliśmy, powiem szczerze, średnio cokolwiek byśmy mogli podjąć decyzję jakąś zadania. Ucieknij z Wandem. Aha, po prostu tam stąd wyjść. No to idziemy. One eternity later. Dobra, żyjemy.
Mamy spokój. Co ty nam masz powiesz mądrego? Well struck. We made short work of Wickman's man. That we did. You've proven yourself an asset to us. I'll see you back in Grand Bridge. Dobra. Dobra, czas wrócić do tej Grand Bridge. I zobaczymy, co tam się rozwinie. Ale myślę, że to ja już sobie dojadę na spokojnie. Teraz odcinek skończymy, a po prostu zaczniemy kolejny, jak już będę tam na miejscu. Także dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Siema. Now go, Eivor. Claim your place in Valhalla.